Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na główne wydanie informacji dnia. W nadchodzącym tygodniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki pojedzie do Brukseli. Za granicą chce rozmawiać o polskich ustawach sądowych, choć te wciąż są na etapie procedowania. Według polityków PiSu marszałek łamie konstytucję. Dodatkowo coraz więcej pytań pojawia się wokół przeszłości Tomasza Grodzkiego. Na początku swojej kadencji marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapewniał, że będzie aktywny także za granicą. W grudniu w Brukseli spotkał się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Dawidem Sassolim. Teraz chce włączyć Brukselę w dyskusję o polskich ustawach sądowych. Wiemy, że system sądownictwa wymaga reform, ale chyba nie takich, jakie są wdrażane przez ostatnie 4 lata. Dlatego zapewniam Państwa, że nad ustawami sądowymi Senat będzie pracował najstaranniej, jak to jest możliwe. O procedowanych jeszcze ustawach sądowych Grodzki chce rozmawiać 8 stycznia z wiceszefową Komisji Europejskiej Wierą Jurową. Odwołania spotkania w Brukseli chce prezydent, o czym mówił już minister Krzysztof Szczerski. To nie spodobało się Tomaszowi Grodzkiemu. Pan minister Szczerski nie będzie trzeciej osobie w państwie dyktował, co ma robić. Marszałek Grodzki łamie zapisy konstytucji, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Artykuł bodajże 146 konstytucji mówi, że za politykę zagraniczną odpowiedzialna jest Rada Ministrów i tam nie ma żadnej roli marszałka Senatu i tak powinno być, że Polska za granicą mówi jednym głosem. Tomasz Grodzki wysłał także list do Komisji Weneckiej z prośbą o opinię w sprawie nowelizowanych ustaw. Według Borysa Budki, szefa klubu Koalicji Obywatelskiej, to potrzebne działania. Marszałek Senatu ma obowiązek rozmawiać w Unii Europejskiej o prawie, które jest sprzeczne z prawem unijnym, by zapobiec kolejnej kompromitacji Prawa i Sprawiedliwości. Faktem jest jednak, że podobne przepisy sądowe funkcjonują w innych państwach Unii Europejskiej, wskazuje prawnik Marcin Jakubczyk. Są wzorowane rzeczywiście na zachodnich systemach. Tyle tylko, że naszej opozycji nie odpowiada to w żaden sposób, bo to akurat nie ona sprawuje władzę. O przestrzeganiu prawa w Brukseli będzie dyskutować osoba, wobec której także pojawiają się zarzuty. To bez wątpienia trzeba wyjaśnić, bo pan marszałek Grodzki jest trzecią osobą w państwie, jak zaznaczył. Tomasz Grodzki jest oskarżany o korupcję przez byłych pacjentów szpitala, w którym pracował. Pan Romuald na antenie Radia Szczecin mówił, że osobiście wręczył Tomaszowi Grodzkiemu 400 zł. Marszałek zaprzecza. Pan, tak zwany pan Romuald, myślę, że to jest jakiś awatar. Jeżeli posiadał tą wiedzę, powinien natychmiast iść do prokuratury. Tomasz Grodzki nie zamierza podać się do dymisji. Murem za nim stoi Platforma. Każdy, kto bezprawnie pomawia marszałka Grodzkiego, będzie pozywany przez niego. Jak mówi Marcin Horała z PiSu, w chwili obecnej marszałek w świetle prawa jest niewinny, ale w polityce istnieją pewne zasady. Co do osób pełniących wysokie funkcje w państwie, oczekiwalibyśmy wyższych standardów, że w przypadku mnożących się oskarżeń właśnie zrezygnował z swojej funkcji i ma pełne prawo dochodzić przed sądem obrony swojego dobrego imienia. Sprawę doniesień korupcyjnych bada prokuratura regionalna w Szczecinie. Muzeum Pamięci i Tożsamość świętego Jana Pawła II oraz Park Pamięci będący uhonorowaniem bohaterskich postaw Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali ludność żydowską podczas II wojny światowej. To dwie inicjatywy, które powstają w Toruniu. Wszystko idzie zgodnie z planem, a pierwsza budowa ma być zakończona już w maju tego roku. To wyjątkowa inicjatywa. Tak o powstającym Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu mówi dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Tam pokażemy historię Polski chrześcijańskiej, katolickiej, te 1000 lat naszego dziedzictwa, czy już troszkę ponad 1000 lat, ale widziane i opisywane przekazem właśnie świętego Jana Pawła II. Papieża Polaka, który dla naszego kraju jest szczególnie ważny, zaznacza rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, ojciec dr Zdzisław Klawka. Cieszymy się, że właśnie ta postać ma być uwieczniona. To patrimonium duchowe Jana Pawła II, że będzie wykorzystane przez to muzeum. Muzeum stawia na nowoczesność i innowacyjność, a to wszystko z myślą o młodym pokoleniu. Żeby młodzi ludzie nie nudzili się w tym muzeum, czyli chcemy zastosować tam pewne środki wyrazu i pewne takie innowacyjne pokazywanie
tamtych czasów, tak żeby zainteresować dzieci i młodzież. Zadowolenia z inicjatywy realizowanej wspólnie przez Fundację Lux Veritatis i Ministerstwo Kultury nie kryje także ordynariusz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Myślę, że to jest niezwykle ciekawy pomysł, wspaniała idea i mam nadzieję, że uda się ją dobrze zrealizować. Jak na razie budowa idzie zgodnie z planem. Jej zakończenie przewidywane jest na koniec kwietnia 2021 roku. Muzeum ma służyć budowaniu dialogu polsko-żydowskiego. Bardzo istotnym elementem będzie prezentacja po raz pierwszy tych prawie 40 tysięcy już w tej chwili notacji, które dotyczą relacji polsko-żydowskich z czasów II wojny światowej, które są gromadzone w Toruniu od wielu lat. Podkreśla wicepremier profesor Piotr Gliński. Obok muzeum powstaje kolejny pomnik polskiej historii. Osoby, które pomagały ludności żydowskiej, mają być upamiętnione w Parku Pamięci. Jego otwarcie zaplanowano na maj tego roku. W tej chwili ten park jest realizowany, już widać jego zarys, jego kontury. To na konturach właśnie Polski jest już dzisiaj ustawionych 100 postumentów, szklanych postumentów, które będą podświetlane na biało-czerwono, żeby dodać tego narodowego charakteru. Na każdym z postumentów wypisanych jest 160 nazwisk Polaków, którzy z wielką odwagą i poświęceniem, niezależnie od konsekwencji, ratowali Żydów. A konsekwencja tej pomocy w Polsce była wyjątkowo trudna, bo tylko tutaj w Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci nie tylko osobie, która pomagała, ale również całej rodzinie. Znanym przykładem rodziny, która straciła życie ratując Żydów, jest rodzina Ulmów. Jednak takich rodzin, jak wskazuje Lidia Kochanowicz-Mańk, było znacznie więcej. Ich nazwiska zapisane są już teraz w Kaplicy Pamięci, znajdującej się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Od 8 stycznia zaczną obowiązywać e-recepty, czyli recepty elektroniczne. Papierowe będą wydawane tylko w określonych przypadkach. E-recepty są korzystne dla pacjentów, jak i całego systemu, przekonuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Daje nadzieję na to, że na podstawie informacji, które w systemie e-zdrowie zbierzemy, właśnie z e-recept będziemy w stanie jeszcze bardziej poprawić poziom opieki zdrowotnej nad polskimi pacjentami. Choć e-recepty będą obowiązkowe od 8 stycznia, to niektóre placówki wprowadziły je wcześniej, mówi lekarz Piotr Zamorski. Dopiero zaczynamy, ale myślę, że rzeczywiście jeżeli to się rozpowszechni, my się tego nauczymy, w najbliższym czasie to będzie to dobrze działało, no, dlatego że jest to spore ułatwienie. E-recepta będzie polegała na tym, że pacjent otrzyma czterocyfrowy kod SMS-em, który przedstawi w aptece wraz z numerem PESEL. Będzie mógł także poprosić lekarza o przesłanie e-recepty mailem. Aby jednak skorzystać z tych możliwości, trzeba wcześniej aktywować internetowe konto pacjenta na stronie www.pacjent.gov.pl. Istnieje także trzecia opcja. Przede wszystkim dla każdego pacjenta jest dostępny wydruk informacyjny, który działa właściwie, czy wygląda tak, właściwie tak samo jak tradycyjna recepta, czyli można powiedzieć, że jeżeli nie chcemy brać udziału w tej cyfrowej rewolucji, no to nie ma absolutnie takiego obowiązku. Jeśli pacjent zażyczy sobie wydruk, lekarz będzie miał obowiązek go wystawić. Nie jest na nim potrzebny ani podpis lekarza, ani pieczątka. Pacjenci nie powinni się obawiać. Mówi farmaceuta Andrzej Denis i dodaje, że e-recepta to wygodne rozwiązanie. O tyle jest wygodne, gdyż temat recept nieczytelnych już nie będzie istniał. Wygoda też polega na tym, że można wykupić niektóre leki z tej e-recepty w jednej aptece, resztę w innej aptece i lek brakujący nie blokuje tej recepty, że nie można zrealizować jej w całości. Okazuje się jednak, że e-recepta może sprawić problem zwłaszcza starszym osobom, zaznacza dr Grzegorz Kucharewicz, były prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Pacjenci czasami przychodzą z karteczką zapisaną z tym kodem. Okazuje się, że tą receptę chce zrealizować sąsiadka, rodzina, nie mają PESEL-u do weryfikacji, więc muszą dzwonić. Internet czy sprzęt czasem też zawodzi. Ale tu nie ma powodów do obaw, wyjaśnia dr Grzegorz Kucharewicz. Całe szczęście ministerstwo wydało komunikat, iż
apteki będą mogły realizować recepty normalnie wypisane, tradycyjnie wypisane, bo przecież jest czasami brak dostępu do internetu, platforma B1 nie funkcjonuje. Niewątpliwie ministerstwo powinno jednak popracować nad udoskonaleniem systemu, dodaje były prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Państwa wysoko rozwinięte, takie jak na przykład Niemcy czy Wielka Brytania, wprowadzały system elektronicznej recepty kilkanaście lat. Od tego roku działa nowa ustawa wspierająca kredytobiorców. Gwarantuje im tak zwane wakacje kredytowe, gdy nie są w stanie spłacać wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie rozwiązuje jednak problemu tak zwanych frankowiczów, choć początkowo miała właśnie taki cel. Polacy wciąż się zadłużają, głównie ludzie młodzi. Raczej ci młodsi biorą kredyty hipoteczne po to, żeby wreszcie mieć swoje własne mieszkanie czy swój własny dom. Ale na co zwraca uwagę ekonomista Marek Zuber, także młodzi chętnie sięgają po kredyty i pożyczki konsumpcyjne. Tutaj w ujęciu ilościowym liczba tych kredytów nieznacznie spadła. Wzrosła za to liczba kredytów mieszkaniowych, mówi ekonomista Mariusz Kękuś. Tutaj nastąpił zarówno wzrost, jeśli chodzi o ilość udzielanych kredytów, o 3,2% rok do roku i wartość udzielanych kredytów o ponad 14% wzrosła. Wsparcie dla osób, które mają problemy ze spłaceniem kredytu, gwarantuje nowa ustawa, która początkowo była nazywana tak zwaną ustawą frankową, bo z pomocą frankowiczom ma ona niewiele wspólnego, mówi Andrzej Stępkowski ze stowarzyszenia Pro Futuris. Linia proponowana przez władze rządzące była rozbieżną od linii, na którą czekali i oczekiwali kredytobiorcy, a szczególnie tak zwani frankowicze. Ustawa nazywana frankową ostatecznie stała się ustawą dedykowaną wszystkim kredytobiorcom. To nie jest spłata kredytu za kogoś, i zostawiamy temat, jeżeli mogę tak nieładnie powiedzieć, to jest przejściowa pomoc. Państwo nie spłaci za nas kredytu, ale pomoże, gdy pojawi się problem, podkreśla ekonomista dr Aleksander Rezmer. Pozwala osobom z kredytami mieszkaniowymi spać spokojnie. Nowe prawo działa od początku roku. Po pierwsze podwyższono progi dochodu, który umożliwia udzielenie tej pomocy. Po drugie zwiększono realnie też zakres pomocy i też wydłużono okres możliwości otrzymywania tej pomocy. Comiesięczne wsparcie zostało zwiększone do 2000 zł. Okres wsparcia wydłuży się z 18 do 36 miesięcy, co w sumie da kwotę 72 tysięcy złotych. W praktyce ustawa gwarantuje dłuższe wakacje kredytowe. Pomagamy generalnie wszystkim tym, którzy się zadłużają. I to jest ten kierunek, który moim zdaniem jest sensowniejszy niż pomoc tylko i wyłącznie jakiejś wybranej, bardzo wybranej grupie osób. Ale ta wybrana grupa, tak zwani frankowicze, liczyli na większe wsparcie państwa w batalii z bankami. Nie chcą z tej batalii rezygnować. Sprawiedliwości szukają w sądzie, tak jak państwo Dziubakowie. Ich umowę z bankiem za nieważną uznał sąd okręgowy. To jednak nie kończy sporu, bo bank na pewno będzie dochodził zwrotu pożyczonych pieniędzy. Prezydent USA Donald Trump grozi władzom w Teheranie. Jeżeli w konflikcie ucierpią Amerykanie, to Stany Zjednoczone przypuszczą atak na 50 miejsc ważnych dla Iranu. Konflikt przybiera na sile. O pokój zaapelował Ojciec Święty Franciszek. Irański parlament protestuje przeciwko Ameryce. Śmierć Ameryce! Śmierć Ameryce! Irańskie władze uważają zabicie generała Sulejmaniego za akt terroru. Panie Trump, popełnił pan wielką zbrodnię. Powinien pan wiedzieć, że ta przygoda przyniesie Ameryce bolesne konsekwencje. Lepiej spakujcie się i uciekajcie z tego regionu, zanim coś się stanie. Powiedział przewodniczący irańskiego parlamentu. Wczoraj wieczorem w Iraku doszło do kolejnych wybuchów. Jeden pocisk eksplodował kilometr od ambasady USA, trzy kolejne obok amerykańskiej bazy wojskowej. Nikt nie przyznał się do ataków, nie było także żadnych rannych. Prezydent USA Donald Trump zagroził, że jeśli Teheran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 strategiczne miejsca Iranu.
Stany Zjednoczone wydały właśnie 2 biliony dolarów na sprzęt wojskowy. Jesteśmy w tym kontekście najwięksi i zdecydowanie najlepsi na świecie. Jeśli Iran zaatakuje amerykańską bazę lub jakiegokolwiek Amerykanina, wyślemy część tego nowego, pięknego sprzętu w ich kierunku. I to bez wahania. Celem ewentualnego ataku USA miałby być sam Iran. Ojciec Święty Franciszek apeluje o dialog. Wojna przynosi tylko śmierć i zniszczenie. Wzywam wszystkie strony, aby podtrzymywały płomień dialogu, powstrzymywały się od przemocy i unikały wrogiego podejścia. Módlmy się, aby Pan udzielił nam tej łaski. Nie otrzymuje się pokoju, jeśli się go nie pragnie, zaznaczył ojciec Święty Franciszek. Somalijscy bojownicy podjęli próbę ataku na bazę wojskową w południowo-wschodniej Kenii. Stacjonują tam siły kenijskie i amerykańskie. Islamscy bojownicy mówią o zniszczeniu 7 samolotów bojowych i 3 pojazdów. Władze Kenii podały, że zlikwidowano 4 dżihadystów. Operująca w Somalii islamistyczna organizacja Al-Shabaab często przeprowadza zamachy na członków sił bezpieczeństwa i wojskowych w Kenii. Ma być to odwet za zaangażowanie militarne tego kraju w Somalii. Ocenia się, że w szeregach Al-Shabaab walczy od 3 do 10 tysięcy bojowników islamskich. Somalijska partyzantka jest powiązana z Al-Kaidą. Dziś o świcie Al-Shabaab zaatakowała lądowisko Manda w Lamu w południowo-wschodniej Kenii. Teren ten przylega do bazy wojskowej używanej zarówno przez armię kenijską, jak i międzynarodowe siły zbrojne, w tym amerykańskie. Rzecznik kenijskich sił zbrojnych podkreślił, że islamscy bojownicy próbowali się przedrzeć na teren jednostki od strony pasa startowego. Doszło do pożaru cystern z paliwem. W trakcie walk zginęli 4 bojownicy Al-Shabaab. Przedstawiciel władz lokalnych przekazał, że atak został skutecznie odparty. Dodał, że przeprowadzona jest akcja sił bezpieczeństwa, która ma całkowicie wyeliminować zagrożenie. Informacje na temat strat materialnych są sprzeczne. Islamiści z Somalii twierdzą, że ataku dokonała grupa mujahedinów z brygady męczenników. Z komunikatu dżihadystów wynika, że Al-Shabaab przez kilka godzin kontrolowała fragment zaatakowanej bazy. W podsumowaniu komunikatu zaznaczono, że atak na bazę w Kenii jest elementem szerszej kampanii, której celem jest niedopuszczenie do tego, by Jerozolima uległa judaizacji. W ocenie wywiadu kenijskiego o nawiązanie bliskich kontaktów z somalijską partyzantką od dawna zabiega Iran. Ksiądz biskup senior Stefan Regmund obchodzi 25-lecie święceń biskupich. Uroczysta msza święta z jego udziałem odbyła się w Zielonogórskim Kościele Ducha Świętego. 6 stycznia 1995 roku ksiądz Stefan Regmund otrzymał święcenia biskupie z rąk świętego Jana Pawła II. Otrzymał też wtedy nominację na biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. 13 lat później został biskupem zielonogórsko-gorzowskim. Jako zawołanie swojej posługi obrał słowa servire in caritate, czyli służyć w miłości. Jakże ważną rolę w naszym życiu mają spotkania z drugim człowiekiem. Jak ważne jest, by umieć go słuchać, prowadzić dialog i mu służyć. Na próżno żyje ten, kto nikomu nie służy. Powiedział w trakcie homilii biskup pomocniczy diecezji legnickiej ksiądz biskup Marek Mędyk. Ksiądz biskup Stefan Regmund obchodzi właśnie 25-lecie swojej posługi biskupiej. Wszechmogący i miłosierny Bóg już w Starym Testamencie nakazał uroczyście obchodzić rok jubileuszowy. Rok ten był rokiem odpuszczenia i wyzwolenia. Gdy minęło 25 lat od Twoich święceń biskupich, godzi się, abyś złożył Bogu dziękczynienie, wyjednał sobie odpuszczenie win i szczególne błogosławieństwo Boże. Mówił metropolita szczecińsko-kamieński ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. W Zielonogórskim Kościele Ducha Świętego odbyła się uroczysta msza święta w intencji jubilata. W 2015 roku z powodu choroby ksiądz biskup Stefan Regmund zwolnił urząd i obecnie posługuje jako biskup senior. Kończymy to wydanie informacji dnia. Zapraszam, zachęcam do pozostania jeszcze razem z nami. Do zobaczenia.